Huk armat słychać jeszcze. Bitwa nieskończona. Przez wszystkie niepopalone ulice napływają jednak tłumy Zaporożców i Tatarów. Twarze ich czarne, piersi dyszą ciężko. Ale wracają jakby upojeni. Śpiewają pieśni. Tak wracają żołnierze po zwycięstwie. Namiestnik podladł jak trup. Nie może być, powtarzał coraz chrapliwiej. Nie może być Rzeczpospolita. Nowy przedmiot zwraca jego uwagę. Wchodzą Semenowie Krzeczowskiego, niosąc całe pionki chorągwi. Przyjeżdżają na środek rynku i rzucają je na ziemię. Niestety, post. Huk armat słabnie. Jedzie naprzód jedna wysoka kozacka telega. Za nią szereg innych. Wszystkie otoczone przez kozaków paszkowskiego kurzenia. W żółtych czapkach przechodzą tuż obok domu, przy którym mircholotcy. Pan Skrzypuski rękę do czoła przytknął, bo go blask pożaru uślepiał. I wpatrzył się w postacie jeńców siedzących na pierwszym z wozów. Nagle cofnął się w tył. Rękami poczuł bić powietrze, jak człowiek trafiony strzałem w piersi. A z ust zaś wyrwał mu się krzyk straszny, nadludzki. Jezus Maria, to hetman! I padł na ręce Zachara. Oczy zaszły blachmanem, twarz stężała i zakrzepła, tak jak u ludzi umarłych. Kilka chwil później trzech jeźdźców na czele niezliczonych pułków wjeżdżało na rynek korsuński. Środkowy, ubrany w czerwień, siedział na białym koniu i spierając się pod bok po złocistą buławą, poglądał dumnie jak król. Był to Chmielnicki. Po obu jego stronach jechali Tuchajwiec i Krzyczkowski. Rzeczpospolita leżała w progu i w krwi u nóg kozaka. Jeśli źle strzeli i tylko zrani napastnika, choćby nawet ciężko,
to dziewczynka musi zginąć. Lecz umiał już do tego stopnia nad sobą zapanować, że pod wpływem tych myśli ręce jego i nogi stały się nagle spokojne jak stalowe sprężyny. Jednym rzutem oka dojrzał ciemną cętkę w pobliżu ucha zwierzęcia. Jednym lekkim ruchem skierował ku niej lufę i wypalił. Huk wystrzału, krzyknął i krótki, chrapliwy ryk ozwał się w tej samej chwili. Staś skoczył ku Nel i zastawiwszy ją własnym ciałem znów wymierzył. Lecz drugi strzał okazał się całkiem zbyteczny, albowiem straszliwy kot rozpłaszczył się i leżał jak łachman, nosem przy ziemi, z pazurami wbitymi w trawę, prawie znikał. A mały myśliwiec i Nel stali przez jakiś czas, spoglądając to na zabite zwierzę, to na siebie i nie mogąc ani słowa przemówić. Pan Wodiowski, prawda. Wychodź, bać panna, rzekł pan Michał, chcąc ukryć lekkie pomieszanie. Ej, Boże, żeby się pokazało, co ja myślę, zawołała Basia, rumieniąc się z radości. I stanęła zaraz w pozycji, mając lekką polską szabelkę w prawicy, lewą zaś rękę zasunęła za plecy i z wysuniętą piersią naprzód, z podniesioną głową i rozdętymi chrapkami była tak ładna i tak różowa, że za głowa szepnął do pani stolnikowej. Żaden gąsiorek, choćby ze stuletnim węgrzynem, nie udelektowałby mnie tak swym widokiem. Uważ, bać panna, rzekł Wołodyjowski. Ja się będę tylko bronił. I raz nie przytnę. A bać panna, a tak, ja ci się żywnie powiem. Dobrze, kiedy zaś bać pan będziesz chciał, żebym przestała, to mi słowo rzeknij. Mogłoby się i tak skończyć, kiedybym tylko zechciał. A to jakim sposobem? Bo takiemu szermierzykowi łatwiej bym szabelkę z rąk wytrącić zdołał. Zobaczymy. Nie zobaczymy, bo tego przez politykę nie uczymy. Nie trzeba tu żadnej polityki. Uczyń to właśnie, jeśli zdołasz. Wiem, że mniej umiem odwać pana, ale tego przecie sobie nie da uczynić. Więc wać panna pozwalasz? Pozwalam. Dajże spokój, hajduczku, najsłodszy, rzekł za głową. On to z największymi mistrzami czyni. Zobaczymy, powtórzyła Basia. Zaczynajmy, rzekł Wołodyjowski, nieco zniecierpliwiony przed wałkami dziewczyny. Zaczęł. Basia przycięła okrutnie, skacząc przy tym jak konik polny. Wołodyjowski zaś stał w miejscu, czyniąc wedle swego zwyczaju malusieńkie ruchy szablą, nie bardzo nawet zważając na tak. A wacz pan, to się ode mnie jak od uprzykrzonej muchy oganiasz, zawołała podrażniona Basia. Jaż się zwać panną nie próbuję, jeno ją uczę, odparł mały rycerz. Dobrze tak, jak na białą głowę, wcale nieźle. Spokojniej z dłonią. Jak na białą głowę? Masz wacz pan za białą głowę, masz. Ale pan Michał lub Basia zażyła swych cięć najznamitniejszych, nic nie wie. Owszem, umyślnie zaczął rozmawiać za głową, aby okazać, jak mało dbał o Basine ciosy. Odstąp bać pan od okna, bo pan nie ciemno, a choć szabla większa od igły, za to panna ma mniej eksperiencji do szabli niż do igły. Chrapki Basi rozdyły się jeszcze więcej, a czupryna spadła całkiem na błyszczące oczko. Wacz pan mnie lekceważysz? Spytała dysząc mocno. Nie osobę, broń Boże! Nie cierpię pana Michała! Masz, bakałażu, za twą naukę, odpowiedział mały rycerz. Po czym znów do zagłobu. Dalibóg, że śnieg zaczyna padać. Ot, śnieg, śnieg, śnieg! Powtarzała przycinając Basia. Baśka, dosyć! Ledwo już dyszysz! Wtrąciła pani stolnikowa. No, bać panna, trzymaj szablę, bo wytrącę. Zobaczymy. A ot. I szabelka, wyfrunąwszy jako ptaki z rąk Basi, upadła z brzękiem aż pod piecem. To ja sama, nie
niechcący, to nie baćpan! Wołała ze łzami w głosie panienka i chwyciwszy mi szabelkę, znów przycięła. Spróbuj baćpan teraz! A ot, powtórzył pan Michał. I szabelka znów znalazła się pod piecem. Pan Michał zaś rzekł. Na dzisiaj dosyć. Fragment. Pewnego razu, gdy łódź przywiozła wodę i zapasy żywności z kawy miski, zeszedłszy godzinę później zwierzę, spostrzegł, że prócz zwykłego ładunku jest jeszcze jedna paczka więcej. Na wierzchu paczki był marki pocztowy Stanów Zjednoczonych i wyraźny adres. Skawiński list, wypisany na grubym żaglowym płótnie. Rozciekawiony starzec przeciął płótno i ujrzał książki. Wziął jedną do ręki, spojrzał i położył na powrót, przy czym ręce począł mi drżeć mocno. Przysłonił oczy, jakby im nie wierząc. Zdawało mu się, że śni. Książka była polska. Co to miało znaczyć? Kto mógł przysłać książkę? W pierwszej chwili zapomniał widocznie, iż jeszcze na początku swej latarniczej kariery przeczytał pewnego razu w pożyczonym uzmysle Heraldzie o zawiązaniu polskiego towarzystwa w New Yorku i że zaraz przesłał towarzystwu połowę swojej miesięcznej pensji, z którą zresztą nie miał co robić na wieży. Towarzystwo, wdzięczając się, przysłało książki. Przyszły one drogą naturalną, ale w pierwszej chwili starych nie mógł pochwytać tych myśli. Polskie książki w Espinwell, na jego wieży, wśród jego samotności. Była to dla niego jakaś nadzwyczajna. Jakieś tchnienie dawny czas. Cud jakiś. Teraz wydało mu się, jak owym żeglarzem wśród nocy, że coś zawołało na niego po imieniu głosem bardzo kochanym, a zapomniałem prawie. Przesiedział chwilę z zamkniętymi oczyma. Był prawie pewny, że gdy je otworzy, sen zniknie. Nie! Rozcięta paczka leżała przed nim wyraźnie, oświecona blaskiem południowego słońca, a na niej otwarta już książka. Gdy stary wyciągnął znowu pełną rękę, słyszał wśród ciszy bicie własnego serca. Spojrzał, były to wiersze. Na wierzchu stały wypisane wielkimi literami tytuł, pod spodem zaś imię autora. Imię to nie było Skamińskiemu obce. Wiedział, że należał do wielkiego poety, którego nawet i utwory czytywał po 30 roku w Paryżu. Potem, wojując w Algierze i w Hiszpanii, słyszał od rodaków o coraz wzrastającej sławie wielkich wieży. Ale tak przybył wówczas do karabina, że i do ręki nie wdał książek. W 1949 roku wyjechał do Ameryki i w awanturniczym życiu, jakie prowadził, prawie nie spotykał Polaków ani książek polskich. Z tym większą też skwapliwością i z tym żywiej bijącym sercem przewrócił kartę tytułową. Zdało mu się teraz, że na jego samotnej skale poczyna się dziać coś uroczystego. Jakoż była to chwila wielkiego spokoju i ciszy. Fragmenty powieści Pan Wołowy Jos. Wtem z ambony ozwało się warczenie bębna. Zdumieli się słuchacze. Ksiądz Kamiński zaś bił w bęben, jakby na trwogę. Nagle urwał i nastała cisza śmiertelna. Po czym warczenie ozwało się po raz drugi, trzeci. Nagle ksiądz Kamiński cisnął pałeczki na podłogę kościelną.
podniósł obie ręce w górę i zawołał: Panie pułkowniku Wołodyjowski, dla Boga! Panie Wołodyjowski, larum grają, wojna! Nieprzyjaciel w granicach, a ty się nie zrywasz. Szabli nie chwytasz, na koń nie siadasz? Co się stało z tobą, żołnierzu? Zali swej dawnej przypomniał cnoty, że na samym w żalu jeno i trwodze zostawiasz? Wezbrały rycerskie piersi i płacz powszechny zerwał się w kościele i zdywał się jeszcze kilkakrotnie, gdy ksiądz cnotę, miłość ojczyzny i męstwo zmarłego wysławił. Uniósł go żal nad zmarłym rycerzem, żal nad kamieńcem, żal nad zgnębioną rękoma wyznawców księżyca Rzeczypospolitą i taką wreszcie kończył swoją mowę modlitwą. Kościoły, o Panie, zmienią na meczety i koran śpiewać będą tam, gdzieśmy dotychczas Ewangelię śpiewali. Powrążyłeś nas, Panie, odwróciłeś od nas oblicze Twoje i w moc próśniemu Turczynowi nas podałeś. Niezbadane Twoje wyroki, lecz kto, o Panie, teraz opór mu stawi? Jakie wojska na kresach wojować go będą? Ty, dla którego nic nie jest w świecie zakryte, ty wiesz najlepiej, że nie masz nad naszą jazdę. Która ci, Panie, tak skoczy, jaką nasza skoczyć potrafi? Takichże obrońców się pozbywasz, za których plecami całe chrześcijaństwo mogło wysławiać imię Twoje? Ojcze dobrotliwy, nie opuszczaj nas. Okaż miłosierdzie Twoje. Ześlij nam obrońcę, ześlij sprośnego Mahometa pogromcę. Niech tu przyjdzie, niech stanie między nami. Niech podniesie upadłe serca nasze. Ześlij go, Panie. W tej chwili ruch uczynił się przy drzwiach i do kościoła wszedł pan hetman Sobieski. Oczy wszystkich zwróciły się na niego, dreszcz jakiś wstrząsnął ludźmi, a on szedł z brzękiem ostrych kuka tatarkowi, wspaniały z twarzą rzymskiego Cezara, ogromny Salwator! Krzyknął w proroczym uniesieniu ksiądz. A on klęknął przy katafalku i począł się modlić za duszę Wołodyjowskiego.